Witam Państwa, Michał Bugno, ten program nazywa się Sektor Gości, a moim rozmówcą jest dzisiaj Piotr Włodarczyk, były napastnik wielu klubów, m.in. Legii Warszawa. Witam serdecznie. Witam serdecznie. Spotykamy się kilka dni po zakończeniu Euro 2016. Możemy już teraz na spokojnie podsumować sobie turniej. Jak wiadomo, Polska dotarła do ćwierćfinału, w ćwierćfinale odpadła po rzutach karnych z Portugalią. Z Portugalią, która kilka dni później zdobyła Mistrzostwo Europy. I teraz podsumowując ten występ Polaków na Euro, co czujesz bardziej? Radość i dumę? Czy może jednak przeważa pewne uczucie niedosytu? Znaczy tak, na pewno jestem dumny i szczęśliwy i można powiedzieć, że za mojego życia jeszcze tak nie przeżywałem mistrzostw, bo zawsze to szybko się kończyło, po trzech meczach wracali zawsze nasi zawodnicy do domów. Tutaj no, pierwszy raz miałem taką okazję kibicować dłużej naszej reprezentacji, cieszę się z tego bardzo. Graliśmy, naprawdę pokazaliśmy się z bardzo dobrej strony na tych mistrzostwach. Nie przegraliśmy meczu tak naprawdę, no, tylko w rzutach karnych i myślę, że no, możemy być dumni wszyscy z naszej reprezentacji. No, aczkolwiek ten jakiś taki malutki niedosyt jest. No, bo wszyscy wiemy, jak się ułożyła drabinka. Jak mogliśmy zajść i taka szansa na finał. No, drugi raz może się nie zdarzyć. No, mówisz, że możemy być dumni i polscy kibice na pewno są dumni. Na lotnisku Chopina w Warszawie kilka tysięcy kibiców witało reprezentację Polski po przylocie i niesamowicie kontrastowało to, ta radość, ta euforia niesamowicie kontrastowała ze smutkiem piłkarzy, którzy no, 15 godzin wcześniej odpadli z Euro i ewidentnie byli z tego powodu bardzo, bardzo niezadowoleni. To kogo ty bardziej rozumiesz? Piłkarzy czy kibiców? Znaczy ja rozumiem jednych i drugich, no bo na pewno nasi piłkarze dali kibicom naszym wiele radości i uśmiechu na twarzy, a piłkarze sobie zdają sprawę, że właśnie ten finał no, był tak naprawdę na wyciągnięcie ręki. No. O tym, że odpadliśmy za te dwa użyte karne, czyli tak naprawdę loteria. I tutaj no właśnie myślę, że piłkarze są świadomi tego, że no bardzo niewiele brakowało, żeby się znaleźć w tym finale. No to chyba dobrze, że jest taka mentalność, że mimo to, że osiągnęli największy sukces od 34 lat, sukces reprezentacyjny, to jednak są niezadowoleni, nie są minimalistami, to jest fajna mentalność. Bardzo dobra mentalność, tutaj widać też właśnie dużą pracę i no, trzeba powiedzieć sobie też no, zasługę trenera Nawałki w tym właśnie, że piłkarze wierzą w siebie, wierzą w swoje umiejętności, jak wychodzą na boisko, to nie ma dla nich różnicy, czy grają przeciwko najlepszym na świecie, czy najsłabszym, zawsze dają z siebie wszystko i no, wierzą w ten sukces i ta wiara w nich jest do końca. No, ten największy sukces osiągnęła jednak reprezentacja Portugalii. Powiedz, czy twoim zdaniem oni zasłużyli na to, żeby być mistrzami Europy? Dlatego, że patrząc na ich 7 meczów na tym Euro 2016, to tak naprawdę w regulaminowym czasie gry wygrali tylko jeden z Walią, półfinałowy, a w pozostałych albo wygrywali po dogrywce, albo wygrywali tak jak z nami po rzutach karnych, albo remisowali. No powiem tak, no nie grali jakiegoś pięknego futbolu, no ale skoro wygrali, to zasłużyli, ale patrząc na to, jak się spisywali właśnie do tego finału, no nie był to jakiś najlepszy futbol. Ja powiem tak, no miałem przyjemność grać przeciwko trenerowi Santasowi, jak pracował w PAOK-u, jak grałem wtedy w Arisie Saloniki, to no znam troszeczkę, że tak powiem, mentalność i sposób grania trenera Santosa. To był przede wszystkim żelazna defensywa, zrobić wszystko, żeby nie stracić bramki, a z przodu na pewno są tacy zawodnicy, którzy coś wykreują i te bramki będą padały. I pamiętam właśnie, jak PAOK w tamtym czasie też tak właśnie po jednej brameczce wygrywał wszystkie spotkania i tutaj Santos podobnie się zachował na tych mistrzostwach. Przede wszystkim nie tracić bramek, z przodu może się coś uda. Udawało się albo w doliczonym czasie, albo w karnych i zaszli daleko. I to jest turniej też, to nie zawsze jest tak, że faworyci wygrywają i Portugalia to w 100% wykorzystała. Pamiętamy parę lat wcześniej właśnie w Portugalii, gdzie Grecy, którzy w ogóle, można powiedzieć, w gronie faworytów na pewno nie byli, też udało im się zdobyć Mistrzostwo Europy. Mówisz o tej żelaznej defensywie, ale okazuje się, że taką niemalże żelazną defensywę miała również na tym Euro reprezentacja Polski, dlatego że my nie mieliśmy ani jednego momentu, w którym byśmy przegrywali na tym Euro. Jesteśmy jedyną taką reprezentacją spośród 24 zespołów. Nie ma drugiego takiego, który ani przez jedną minutę nie przegrywałby któregoś z tych meczów. Takie statystyki to jest prawdziwy fenomen. No zgadza się. No, można powiedzieć, że nigdy takiego czegoś nie mieliśmy. Trzeba się z tego cieszyć. Tutaj trener Nawałka też. Bardzo dobrze zaczynaliśmy spotkania. Przede wszystkim graliśmy bardzo wysokim pressingiem. Trener chciał zrobić tak, żeby rywal nie przedostał się pod naszą bramkę. Udawało się strzelić tę bramkę zawsze pierwszy. Później czasami dawaliśmy troszeczkę pola do grania rywalowi. Tak właśnie było między innymi z Portugalią, że troszeczkę chyba ta druga połowa nie była najlepsza w naszym wykonaniu. Portugalczykom udało się strzelić bramkę, ale jak mówię, no rzuty karne później zdecydowały o tym, że niestety.
Wczoraj FIFA opublikowała nowy ranking już po Euro 2016, po Copa America. No i teraz tak, 3 lata temu my w tym rankingu FIFA byliśmy na 78 miejscu. Tuż przed Euro byliśmy na 27. Czy wiesz, na którym teraz jesteśmy? 16. Na 16. I to jest wyrównanie rekordu sprzed 7 lat, bo wtedy po raz ostatni byliśmy tak wysoko. Nigdy w historii nie byliśmy wyżej. Takie statystyki, taki awans niesamowity w rankingu jest dla Ciebie pewnym zaskoczeniem? Czy zaskoczeniem to może nie, no bo te ostatnie lata pokazały, w eliminacjach zagraliśmy bardzo dobrze, meczów nie przegrywaliśmy praktycznie oprócz jednego spotkania z Niemcami, czyli tych punktów trochę nazbieraliśmy. Teraz na Mistrzostwach Europy, gdzie te punkty się też liczą, to można powiedzieć podwójnie praktycznie, też meczu nie przegraliśmy, tylko w rzutach karnych, także tych punktów nazbieraliśmy, nie jest to zaskoczenie. Ale tak z perspektywy 3 lat, co Twoim zdaniem zadecydowało? Jeżeli patrząc na perspektywę 3 lat, że udało nam się tych punktów zdobyć... Przez 8 lat zawodziła, przez 8 lat nie potrafiła awansować do wielkiego turnieju, a jeżeli już graliśmy na Euro 2012, to też zakończyło się to sportową klęską. No teraz nagle jest ćwierćfinał Euro, jest 16 miejsce w rankingu FIFA. No tu jest, no, nie ma co ukrywać, no to jest, tak jak powiedziałem na początku, wielka zasługa trenera Nawałki, bo większość tych zawodników, co jest w kadrze trenera Nawałki teraz, było na poprzednim Euro, ale nie wyglądali tak dobrze, nie było tego kolektywu, nie było tej taktyki, nie było, można powiedzieć, tej integracji całego zespołu i to jest główna rola właśnie trenera i trener to poukładał, pozostawiał tak, podobierał kilku ciekawych piłkarzy, dał szansę, nie bał się na przykład dać szansy Kapustce, który ma, jeszcze jest nastolatkiem i nie zawiódł go i myślę, że to jest właśnie rola w tym. A gdybyśmy to, jak trener Nawałka obejmował kadrę i powiedzieli, że my będziemy grali na Mistrzostwach Europy o półfinał z szansami na finał, no to myślę, że nikt by w to nie uwierzył.